Hej, witamy w kolejnym odcinku z Warhammer Vermintide 2. Ostatni raz poszło nam tak super, dlatego teraz chcemy innego wyzwania, większego, więc gramy na wyższym poziomie trudności. I oczywiście walczymy w drużynie, w której skład wchodzi Teo. Cześć. Mercia. Cześć. Torgus. Cześć. I ja, czyli Precelek, tak. I zobaczymy, jak nam pójdzie na tym wyższym poziomie trudności. To jest weteran teraz. Tak? Dokładnie, czyli... tak. Ja nie mogę się napatrzeć na twoją brodę. A, dziękuję. Ale w ogóle bardzo piękne. A ja w ogóle... super wygląda. Ja w ogóle... No, współczuję. Nie mogę się też na was patrzeć, przepraszam. Ja współczuję ci, Teo, bo tutaj śnieg pada, ty cała jesteś ognista, zaraz tutaj zacznie ci ta fryzura, wiesz, gasnąć. Jest jej cieplutko przynajmniej, a my no właśnie, to wymarzniecie. Nie, to przytulmy się do Teo wszyscy, żeby nam wszystkim było ciepło. Ja chciałam zobaczyć, co Precelek ma jeszcze przy tym, przy pasie, słuchajcie. Jezu, już mu patrzy w krocze, nie? Nie w krocze, tylko ostatnio miał ten, taką skrzyneczkę na plecach, a teraz ma tego, kufel. I ma Tateusz. Tateusz ma! Ale masz Tateusz! No biegniemy. Ja jestem goły, ale mnie grzeje moje sadełko, więc mnie jest ciepło. Goło i wesoło, słuchajcie. Zmieniamy znowu klimaty, znowu jakieś takie, nie wiem... niemiastowe w każdym bądź razie. No, dokładnie. Takie agroturystyczne trochę. Troszkę tak. Najlepsze jest to, że... Nie wiemy w ogóle praktycznie, co robią nasze moce, poza Torgusem. Tak, mam jakąś szarżę, słuchajcie. Więc będziemy się bawić. Wow, ale ta kusza, powiem wam, legendarna, ta pomarańczowa, zabija na jednego hita. No i słusznie, niech się na coś przyda. No. Ciekaw jestem, czy na tym wyższym poziomie trudności częściej horda będzie wyskakiwać, no. Na przykład. Oby nie. Zatem jestem ciekaw, bo mi dropnęło z skrzynki ten kilo, w którym. O, już leci horda chyba. Szczurom, obrażenie. Słychać gdzieś... O, tu jest. A nie, tu jest jakiś ten, magiczny. Ty, bo jakieś takie dziwne robię... Halo! Oj. O Jezu, jak tu leci. Ale słuchajcie, tu jeszcze są takie odnogi, że tu mogą być te skrzynki. Znaczy nie skrzynki, tylko te... Przegrzałam się. O nie. Oj. Dziękować. Proszę. Ja zabiłem tego maga, czy nie? Tak a propos, jedna mała różnica. Jakby nie mamy popek na start. No. O shit. Wiecie, że ja tu sam zostałam? Gdzie wy jesteście? Obok ciebie. No, bijemy się. A Teo, ty nie masz HP już w ogóle praktycznie. No bo przegrzałam się. Żyła. Okazuje, że moje strzały się teraz nie rzucają. Ała. No nie. I ma tu jest podka, Teo, tu jest podka za nim. Najpierw jego ściągniemy. Ała, ten wir. Ała, weźcie ten. Jaki wir? Co ty mówisz? No za mną! A, ale ten nie może. No leci to. Tylko nie wiem, gdzie jest ten mag, kurde. Dobra, tu są jakieś zapasy. O, jakaś skrzynka. O, mikstura leczenia, wziąłem, ale Teo, masz ją. A nie mogę ci jej oddać już, jak wziąłem. Mogę cię nią uleczyć, czy jak? Chyba tak. A nie tylko tymi przyborami medycznymi? Nie wiem. O, tu jeszcze z tyłu jakiś. Ej, teraz jest kochani, jakiś dom w ogóle, słuchajcie, w którą stronę my mamy iść? Właśnie nie wiem. Ja bym bardziej do tego domu zajrzał, bo to chyba... Chociaż... Możemy, czekaj. Teo. No. Dałem ci? Dałeś mi. Dobra. Dzięki. Nie da wejść do środka. Jakbyśmy do tej wody wskoczyli, to zginiemy, myślicie? Myślę, że... Tak? Albo nie? Albo oni są dużo bardziej ciężcy, albo ja serio nie umiem tego zrobić już, nie? Księga! Mam pierwszą księgę. Prawda? Yes. Strasznie szybko mi przegrzanie rośnie. Hmm. Masakra. Dwa razy uderzyłam... Coś tu idzie. Jest ten strzelacz za skałą tam. Czekajcie, ja go wezmę tutaj od... A nie, tu nie wychylę się. On się za chwilę wychyli do nas. O, tam jest. On w tej wodzie siedzi, dobra, zginął. Dobra, mamy jedną skrzynkę, wstydu nie będzie, nie? Książkę. Tak! Boże, nie wytrzymam z tym, no. Czemu ja mówię skrzynka za każdym razem?
Mac, słuchajcie. Boże, gdzie? Ale gdzieś się teleportował. Nie spotka jak coś? Tak. O, jest, biegnę do niego. Mogę wziąć tą podkę? Tak. Dobra, dzięki. Ale wiecie, jaką mam teraz postać zawalistą? W sensie, jak atakuję, to życie mi samoistnie jakby się odnawia. Ojej. Ja w ogóle potki, powinnam też to zrobić. I znowu jest gdzieś mag. Słuchajcie, nie mam żadnej potki. Miałem pół życia i mam nagle całe, nie? Ej, weź, bo mi to jest smutno jest teraz. Ej, tam jakiś koleś z workiem ucieka. To Bigo. No, ale spieprzył już. Dobra, już uciekł chyba, nie wiem. Może to był ten, no. Święty Mikołaj to był. Może. O, Boże. Podoba mi się. No. Fajnie ta twoja moc w ogóle wygląda, nie? Mhm, ale naszej, każda tak wygląda. Z naszej perspektywy. Dobra, idziemy? Si. Ale to w drugą stronę, tak? Po tym moście chyba musimy przejść. O, widzę maga. O, shit. Zabiłem go. Bo to ich dużo jest. Gdzie wy... No ja myślę, że to nie był dobry pomysł z wybraniem, słuchajcie, tego poziomu trudności. Trudno tam, no. Trzeba mieć jakieś wyzwanie. No, musimy być ostrożniejsi po prostu. O, oh, shit! Jezu, ale... A, mnie się! O, mnie też się. O nie, jeszcze jeden. Kurde. No, dwóch jest. Dobra, weźcie może sobie HP, w sensie Wercia. Ja sobie golnęłam, to wypadło po drodze. Ale rzadziej chyba są teraz też te mikstury, nie? No, zdecydowanie, przecież wtedy było ich tak dużo. Wbijacie tutaj do góry, idziecie? Tak, idziemy za tobą. Tak, jakbym się zgubił, to ja świetnie cię widzę, bo światło odbija się od twojej łysej czaszki. Dobra, ej, ale słuchajcie, te moce, jak wy macie coś takiego, że jak atakujecie, to leczycie się, to bierzcie to w talentach, bo zobaczcie, mam full HP praktycznie i nie wykorzystałem żadnej mikstury. No, kurczę, nie zerknąłem na to. Idziemy tu zobaczyć do tego wozu. Ale mam wrażenie, że moja postać też się leczy. W sensie nie pamiętam, czy to wybierałam, ale... Tu jest zejście, mam uwagę. Spadłbym. A tu jest przejście, tam jest... Chodźcie tutaj może do mnie najpierw, tutaj, co? Nie ma tu przejścia jakby co, także spoko. A, u was nie ma? Nie. Tam jest tylko spadł w dół i nie wiem, czy dobra. Bezpieczny. Dobra, bo tu można przejść, tam widzę jakąś taką... jakiś wóz, nie? Mhm. Tam jest boss? Nie, to jest dobra. Nie, to jest flaga. Flaga, tak. O nie, znowu mag jest, kurde. Ale z tyłu gdzieś, tak? Ciekawe, jak nie zauważy nas. Nie, z boku coś rzuci... Nie wiem. Dobra, biegniemy na razie. Może ten mag za nami nie przyjdzie. Co tam było? Skrzynka jakaś. Uuu, jakie ciasne przejścia. Attack from the Shadows. Będzie Assassin będzie. Assassin. Dokładnie. Jezu, oho, już horda leci. O Jezu, spadłabym. Assassin! Assassin! Boże, jak on się rzucił. No jak krek się na szynę. Dobra, słuchajcie, nie ma No ja zaskoczyłem. Znajdź wejście do fortu. Jakby nam się, słuchajcie, to udało przejść, to ciekaw jestem, czy byśmy dostali jakieś lepsze skrzynki, nie? Myślę, i że tak. Oj, tu bijo. Ała, wlazłem w jakiś... Aj, dobra, potrzebuję pomocy. Idę po taku. O nie, tam jest ten strzelacz. No pij, nie mogę wstać. Nie podoba mi się ta moc. W sensie tak szybko mi się przebrzyma postać teraz. Czyli sobie zmienisz pewnie, tak? Postać. No, chyba tak. W sensie muszę te talenty obadać, czy tam jest coś, żeby przegrzanie zniwelować. Ej, bo ja mam mało żyć. Ja właśnie też, więc popijam po drodze. Ja słuchajcie, już wam chyba żadnych potek nie będę zabierać, nie? Miałem przed chwilą pizzę. No. Boss? Nie. Słyszałam, wiecie, tego specjalnego. A, wiem, idziemy. Dobra. Już jesteśmy blisko tego portu, teoretycznie. Nie portu, tylko fort. Nie ma tutaj czegoś? Coś tutaj nie leży? Ale nie przejdziemy tędy. Tędy nie, widocznie jest jakieś zejście dookoła. Tam na dół jest, już widzę. Tam jest, są tu panowie. Jest gdzieś, no. Ej, bo ja się zestresowałem teraz. A wy poszliście w drugą stronę, tam też jest zejście, tak? No tu jest zejście, tak. No tu też.
No dobra, no to możemy iść tam waszą stroną. Może to się łączy. Nie, tu nie ma, tu jest ściana. No, okej. Okay. Ojej, Wercia, czemu ty jesteś taka nadgryziona? No, troszkę jest. Boże, Wercia, ci piksel. Spokojnie. Czekajcie, to może ja będę pierwszy szedł, skoro ja mam to leczenie, nie? Żeby oni się na mnie rzucali. Mhm. Tu jest tak, skrzynka to jakaś, może będzie ten, potka. Może będzie potka, no. Otwierajcie. Bomba. A czekajcie, tu jest coś, tu może... Nie, dobra, nie ma tu nic. A tu? Tu jest skrzynka kolejna. A w ogóle jest... ten zamek się tam pali, czy coś tam pali? O, tam jakieś rakiety. Chodźcie, Bercia, przybory medyczne. Inna. Słyszę niedobrego kolegę. Jest eliksir siły. O, Bercia za ją mała. Fuck, za skały ją wziął, no nie mogę go... Idę, biegnę tam, biegnę. O, tu następny strzela teraz. Auć. Nie mogę go trafić. Kurde, umrzyj. Trafiam. Dzięki. Ja go zabiłem, czy on nadal żyje? Zabiłeś Targus. Tak? Mhm. Dobra. Moja broń w ogóle, patrzcie jaki ma krótki zasięg teraz. No. Nie no, trochę ma. No ale wcześniej te pociski leciały aż do celu. Aha, rozumiem. No a teraz to jest taki mały, ale wariat. Trochę. Nie no, mi się podoba ta moja postać, powiem wam. Kuper, ja kolejny. Ja mam fajnie, że mogę używać dwóch broni, mi się przy ten. Wziąłem. Ale no, skutno mnie, że nie mam. Ja muszę zobaczyć, jak ta moja F-ka działa, bo jeszcze jej nie wziąłem. A to jak ten? Aha, bo ty nie masz kuszy teraz, ale aha, używasz młota. Dwie bronie. A drugą broń jaką masz? Młot mam, który dodaje mi do wytrzymałości i kilof, który bardziej bije te szczury. Aha. O kurde, rzeka, kto mnie tu gryzie? O Jezu Boże, z tyłu iluś jest. O! Ale to nas nie chyba nie zabija, nie? Zrobić. No właśnie, tak mi się wydaje. Chyba. Bo to też może zależeć od poziomu na przykład. No tak, może tak być. Ja tu zaraz umrę. No chcieliście dreszczyk emocji poczuć, to mamy, no. Ciągnie. Biegnę też. No, ja też padłem. Wiecie, masz bombę w ogóle, nie? Jak coś. Dobra, ale teraz... No, rzuć bombę. Biją mnie. O, ładnie. Porzuciłam chyba bombę w tą stronę. Ale pomogła bardzo, dziękuję. Jakie urocze te teksty są tutaj. Dobra, słuchajcie. Czemu wszyscy mamy piksel? Potka, zdecydowanie potka teraz. Poprosimy przynajmniej razy trzy, bo ty sobie dasz radę. Chodźcie tutaj, chodźcie, jest zwój. Znaczy zniszczone dzieło sztuki. No, tu. No, powiem wam. Ostro. Targus się bije, a my patrzymy. Dobra, ja pójdę pierwszy. O Jezu, oni mają tarczę. O, nie mogę się nawet przebić przez ich tarczę. Nie wiem, o co chodzi. Teraz to już nawet ja nie mogę się uleczyć. Super. Zginąłem. Ja też. Nie! Ja też! Wszyscy! Nie, precel jeszcze. Precel, nie, nie dam radę. Słuchajcie, tak się kończy weteran. Tak się kończy weteran. Wracamy chyba do poziomu rekrut. No, a oni nas leją jeszcze. Dobra. Masakra. Ale sorry, ale to był zbyt wysoki skok tej trudności. No bez przesad. Jest, bo i ciężsi przeciwnicy, i mniej potek, i więcej przeciwników, więc jakby dużo tych dodatkowych rzeczy, tych składowych jest naraz, nie? Dokładnie tak. Jakby pozbyli się któregoś z elementów tylko, no to spoko, a tak wszystkich naraz to dziwnie. To ja ale dziwne. Jeszcze na wyższych poziomach w takim razie. Dlaczego ty przy Teo mam, nie mam levelu, tylko taką kreskę jakby? No, już tak. Mamy 12, 12, 12, przy to jest kreska. Też mam, faktycznie. Nie wiem, ale dziwne. Dobra, kończymy ten odcinek, bo nie wiem ile wyszło minut, czy lecimy 16, dalej. 16, nie no, kończymy. Taki krótki? No, cóż, nie udało się. Drugiego etapu nie zrobisz w 15 minut. No dobrze, no. Niestety zostawimy smaczek na następny tydzień, słuchajcie.
No dobrze, dobrze, to kończymy. Precel, przywitałeś się i nie wygraliśmy. To teraz ktoś inny musi. Jak przerwać dobrą pasę? Tak, wystarczy podnieść poziom trudności. Nawet no, Precel nie dał rady. Ja mam szczęście, ale na niższe poziomy trudności. No dobrze, to co, dziękujemy wam serdecznie. Była ze mną Teo. Byłam. Była Wercia. Byłam również. Był Precelek. Tak. Do następnego, pa pa. Bye.